fabryka amunicji myśliwskiej FAM Pionki samodzielnie wykonuje prawie wszystkie niezbędne do produkcji elementy. Wytłaczarka z nasypanego do nich granulatu i barwnika wykonuje rurkę o żądanej średnicy i kolorze. Urządzenie na końcu linii produkcyjnej tnie rurkę na tulejki dla nabojów o długości 65, 70 lub 76 mm. Prasy do tłoczenia z pokrytej mosiądzem blachy stalowej wykonują okucia łuski. Do tulejki wprowadzany jest specjalny korek, na którym zostaje zaciśnięte okucie, a w jego dnko wtłoczona zostaje spłonka inicjująca. Na łuskach nadrukowane są znaki fabryczne oraz informacje o kalibrze, długości naboju i średnicy śrutu. Opisane i uzbrojone w spłonki łuski podawane są do automatu zespalającego naboje, na którym z jednego zbiornika wsypywany jest proch, a z drugiego śrut do wprowadzonego wcześniej koszyczka polietylenowego. Automat posiada regulowany dozownik uruchamiany mimośrodem, który bardzo precyzyjnie odmierza ilość dawkowanego do naboju prochu i śrutu. Dawka, czyli jak mówią fachowcy naważka, zależna jest od rodzaju produkowanej amunicji oraz, co jest bardzo ważne, od rodzaju użytego prochu. Precyzyjnie różnicując ilość i rodzaj prochu, można wpływać na właściwości balistyczne nabojów, produkując w ten sposób amunicję uwzględniającą potrzeby różnych odbiorców. Produkowana w fabryce FAM Pionki amunicja poddawana jest ścisłej kontroli jakości na każdym etapie produkcji, co gwarantuje, że końcowy produkt jest bezpieczny i o doskonałych właściwościach. Stacja badań balistycznych wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową. Na specjalistycznych stanowiskach odpalany jest nabój wzięty z produkcji. Czujniki wychwytują i podają do przetwornika analogowo-cyfrowego wymagane parametry. Na ekranie monitora można odczytać lub obejrzeć w formie wykresów graficznych niezbędne dla właściwego przebiegu produkcji parametry. Pokazywane jest m.in. ciśnienie, prędkość pocisku i czas narastania ciśnienia w momencie wystrzału. Do myśliwych i strzelców sportowych trafia amunicja sprawdzona o dużym stopniu powtarzalności. Wyprodukowana z zachowaniem wysokiego reżimu technologicznego przez FAM Pionki amunicja cieszy się zasłużonym uznaniem. Film zrealizowano dzięki uprzejmości fabryki amunicji myśliwskiej FAM Pionki, producenta najwyższej jakości nabojów do zastosowań łowieckich i sportowych.